Cześć, z tej strony Domanu, a dzisiejszy odcinek Tanie, ale dobre będzie istną przechadzką szlakiem nostalgii w stylu kiedyś to było. Ale jest i teraz, bowiem w tej niemiecko-angielskiej hybrydzie znalazły się trzy żywe legendy Ultimate Team: Sissoko, Shirley oraz Dick Meyer. Chociaż nie brakuje także tych żywych legend, do których zaliczyć możemy Wernera, Bakayoko czy Goreckę. Muszę jeszcze przyznać na starcie, że przed stworzeniem tej drużyny podjąłem parę testów tanich składów z największą legendą kartomanii, czyli Janikiem Bolasi, jednakże wszystkie zakończyły się fiaskiem i zdaje się, że tego rzeźnika po prostu nie da się umieścić w kreatywnej i taniej hybrydzie, którą można byłoby coś ugrać. Na szczęście nie żałuję, bo ostatecznie drużyna, którą widzicie teraz w akcji, jest zdecydowanie najlepszą, jaka powstała w serii Tanie, ale dobre do FIFA 18, przy czym niestety jest także najdroższa. Ale na szczęście jest to tylko chwilowe, bo jak wiadomo, rynek oszalał w związku z wygasaniem wszelkich urodzinowych SBC. Ostatecznie ta drużyna jeszcze 24 marca kosztowała na obu platformach mniej niż 170 tysięcy monet, ale w chwili, w której montuję ten materiał, cena ta skoczyła aż do 220 tysięcy. Nie radzę więc kupować jej w tym tygodniu, jak i najbliższych dniach, bo lepiej poczekać, aż ceny się ustabilizują. Lecz zdecydowanie radzę kupić ten skład w ogóle, bo pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć, to atak, który jest iście zabójczy. Nie tylko przy grze z kontry, co jest logiczne, skoro jego średnia tempa wynosi jakieś 91 punktów, ale także podczas kreowania akcji w ataku pozycyjnym. Przede wszystkim Andreas Schürrle jest potężną ukrytą bestią i aktualnie, jak widać, jest oceniony na swojej urodzinowej karcie dostępnej na pozycji napastnika na 83, podczas kiedy jego realna ocena na pozycji cofniętego napastnika wynosi aż 88. Ale przecież nie mogło być inaczej, bo jego dribbling i strzały ocenione są aż na 87. Ten gość bezlitośnie przedziera się pod bramkę rywala i dosłownie unicestwia bramkarza, przy czym jego strzały finezyjne stoją na najwyższym poziomie. Dla mnie 10 na 10 i niewiele gorzej prezentują się one także u Wernera, który realnie w samej grze bardzo przypomina Shirle, przy czym jest jeszcze szybszy. Zasadniczo tym składem nie trzeba w ogóle wchodzić w pole karne, bo cały mecz można wygrywać wyłącznie za pomocą strzałów finezyjnych z dystansu autorstwa dwójki przed chwilą wspomnianych Niemców. Natomiast piłkarzem urozmaicającym rozgrywkę w ataku jest oczywiście Kostić, który również pewnie i siłowo przedziera się pod bramkę rywala, a do tego ma 4 gwiazdki sztuczek. Cały atak ma tutaj tylko jedną wadę. Żeby podtrzymać pełne zgranie, prawonożny Werner znalazł się po lewej stronie, a lewonożny Kostić po prawej. Więc w przypadku tego drugiego napastnika nie zawsze można pozwolić sobie na idealnego driven shota po skosie, bowiem jego słabsza noga oceniona jest tylko na 2 gwiazdki. Niemniej jednak, całościowo atak jest tutaj świetny i trudno zbudować lepszy za mniejsze pieniądze. Ale co jasne, solidnie wspiera go także druga linia. Od czego jest Bakayoko, to każdy dobrze wie. Natomiast dwóch środkowych pomocników, czyli Sissoko i Gorecka, którzy mierzą kolejno 187 i 189 cm wzrostu, a do tego mają 86 i 85 tempa oraz wszystkie atrybuty na kartach ocenione grubo powyżej 70, tworzą także niezwykle unikalny i wszechstronnie utalentowany duet, który potrafi dać się we znaki teoretycznie o wiele solidniejszym przeciwnikom. Aczkolwiek, jak mówiłem około miesiąc temu w jednym z odcinków Łowcy Legend, marzyłem o tym, by karta Francuza ponownie dostępna była na pozycji środkowego pomocnika, gdzie grałem jego podstawową wersją, wpuszczając ją z ławki. I minus jest taki, że poza znacznie lepszym odczuwalnym tempem i umiejętnościami defensywnymi, nie widzę zbyt wielkiej różnicy pomiędzy zwykłą kartą Sissoko a tą urodzinową, która kosztuje kilkadziesiąt tysięcy monet więcej. A więc zdecydowanie to jego obecność przeważa za wygórowaną cenę tego składu jak na standardy serii. Ale jednak, jak wiadomo, za unikalność trzeba płacić. A unikalnym piłkarzem w defensywie jest także zdecydowanie Dick Meyer. Prawy obrońca teraz nie jest już tak popularny, ale przez lata był ostoją wielu składów z ligi niemieckiej, co nikogo nie powinno dziwić, bowiem mierzy on 188 cm przy jednoczesnej szybkości biegu notowanej na 88. Jak dla mnie, pomimo niskiej oceny ogólnej, Dick Meyer jest obecnie użyteczniejszym defensorem niż chociażby Nathaniel Klein czy Gardsdorp i tak samo może dla niektórych będzie kontrowersyjne to, co powiem, ale osobiście uważam także, że Van Dijk jest użyteczniejszym obrońcą od Erika Bajego. Dlatego to właśnie jego umieściłem w tym zespole. Aczkolwiek to
to już każdy indywidualnie może sobie zmienić i nie zniszczy tym chemii w drużynie i tak samo każdy może zmienić bramkarza. Na tę pozycję w ramach testu postawiłem Edersona po upgrade'zie i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolony z gry Brazylijczyka, więc generalnie polecam. Tak samo jak polecam dzisiejszy skład, który oceniam następująco. Jestem pewien, że tą drużyną nawet gracz, który na co dzień siedzi w drugiej czy nawet trzeciej lidze, byłby w stanie dojść do historycznego Golda 3 FUT Champions w zdecydowanie mniej niż dostępne 40 meczów. A to jak na skład z tego przedziału cenowego w obecnych realiach Ultimate Team nie jest wcale takie oczywiste. Na zakończenie klasycznie podaję wytyczne oraz własną taktykę, których używałem, przy czym zaznaczam, że moja gra w defensywie jak widać opierała się na agresji oraz wysokim pressingu, co niekoniecznie jest dobrym pomysłem taktycznym dla osób, które świadomie wiedzą, że nie należą jeszcze na przykład do 5% najlepszych graczy w całej grze. Bo taka gra obrony jest grą chaosu i żeby to opanować, trzeba już spędzić trochę czasu z FIFA, by wyczuć silnik gry. Jeśli ktoś nie wyrobił sobie jeszcze skutecznych, intuicyjnych zagrań, to w mojej opinii lepiej wyjdzie na własnej taktyce, kiedy oprze ją na zachowawczej grze w defensywie. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!